czy ty dużo rozmawiasz ze swoją córką i między innymi na przykład rozwiązujecie razem jej problemy? Ja nauczyłam się, będąc mamą od 15 lat, nauczyłam się tego, żeby nie radzić, nie oceniać, tylko przede wszystkim słuchać i pytać, czego potrzebujesz, jak mogę ci pomóc. Moim zdaniem to jest chyba kluczowe w pokonaniu tej bariery pokoleniowej, tak? Tego wiecznego konfliktu, że ja rodzic wiem lepiej. No nie, często właśnie nie jest tak. Często powinniśmy zacząć od tego, żeby wysłuchać młodego człowieka i dać młodym ludziom głos. Dlatego też powstał projekt Młode Głowy, Otwarcie o zdrowiu psychicznym i badania ogólnopolskie, które objęły ponad 184 tysiące młodych ludzi, żeby usłyszeć was, młode osoby, co jest w waszych głowach i czego wy potrzebujecie od nas dorosłych. Więc taki od początku przyświecał nam cel. Rozmawiałam z Maryśką bardzo dużo. Naprawdę uświadomiłam sobie w ciągu tych ostatnich 2 lat, bo tyle pracuję nad tym projektem, jak wiele popełniłam błędów. Za wiele z nich przeprosiłam moją córkę, wiedząc, że chciałam najlepiej na świecie, a wyszło jak wyszło. Bo czasem nie mamy świadomości, jak nasze słowa, pozornie błahe, na przykład nie przesadzaj, to nie jest żaden problem. Ilu dorosłych mówi, wiesz, jak dorośniesz, to zobaczysz, to będą prawdziwe problemy. Otóż nie, z punktu widzenia dziecka ten problem, z którym się mierzy dzisiaj, to jest największy problem na świecie i tak to potraktujmy. Dajmy im uwagę, dajmy im cierpliwość i dajmy im miłość, akceptację i bezwarunkowe wsparcie, niezależnie od wszystkiego.